Dzień dobry, Mateusz Benesz, zapraszam na sport. W meczu wyjazdowym Fortuna pierwszej ligi Górnik Polkowice zremisował z Odrą Opole 1-1. Bramkę dla polkowickiego zespołu zdobył w ostatniej minucie spotkania Mateusz Piątkowski. W ciągu kilku dni zagraliśmy dwa całkiem inne spotkania i tutaj trzeba to otwarcie powiedzieć, że jak po Katowicach byliśmy bardzo zadowoleni, bo bardzo dobrze wyglądaliśmy w każdym aspekcie na boisku. I mogliśmy kontrolować mecz, tak, gdzieś w meczu tak naprawdę no to nie do końca żeśmy tutaj przyjechali i w wielu sytuacjach sami siebie żeśmy nie poznawali i mamy na pewno tutaj no sporo do myślenia. No, generalnie nie chodzi o to, żeby cokolwiek tu szukać, bo znamy swoją wartość i wiemy jaka była przyczyna, po prostu bardzo dużo sił nas kosztował ten mecz. W Katowicach Odra miała jeden dzień więcej wypoczynku i było to widać gołym okiem na boisku, że my po prostu w każdej sytuacji jesteśmy spóźnieni. Później się wkradło, a przez to niepewność w naszych poczynaniach technicznych i każde podanie, każda próba rozwiązania danej sytuacji była podejmowana z myślą, że właśnie dzisiaj nie jest to nasz mecz, że nie wyglądamy dobrze. I tak po prostu ten mecz przebiegał. Uważam, że tutaj otoczka tego meczu też jakoś nie pomagała temu wszystkiemu, bo było dużo nerwowości. Gdzieś na samym początku zawodnicy dostali zielone światło, że można grać bardzo brutalnie, można grać nieczysto i tutaj ten mecz jeszcze w tym kierunku nam trochę odjechał, że tak naprawdę zrobiła się taka trochę wolna amerykanka. Niemniej jednak no plusem bardzo dużym, bo też trzeba się doszukiwać, to jest to, że strzelamy bramkę w ostatniej minucie meczu. Później mamy jeszcze sytuację, także idziemy dalej za ciosem. Więc pomimo tego cierpienia, które dzisiaj było w naszym wykonaniu na boisku, to cieszy to, że wywozimy z tego trudnego terenu jeden punkt. No i od czterech meczów jesteśmy drużyną, która nie przegrywa i tak, jeżeli będziemy tak dalej trzymać do końca, to utrzymamy się w lidze. No, z wyniku na pewno nie jesteśmy zadowoleni w szatni, ale myślę, że powinniśmy być zadowoleni z tego, jak rozegraliśmy dzisiaj ten mecz. I jeżeli to jest tendencja, jeżeli to jest to, co pokażemy w następnych dwóch czy czterech meczach, to myślę, że spokojnie powinniśmy patrzeć w przyszłość. Na pewno dużo lepiej rozegrany mecz niż poprzednie, pomimo dwóch zwycięstw na Widzewie. Tak naprawdę genialny strzał Antka załatwił nam zwycięstwo. Na 100 milu stałe fragmenty. Dzisiaj cieszę się, że już więcej było z gry. Plus ta determinacja, to zaangażowanie, ale to jest podstawa na poziomie pierwszej ligi i to dzisiaj było na najwyższym poziomie. Mówię, szkoda niewykorzystanych sytuacji, ale to jest futbol. Taka jest piłka, jest brutalna. Jeżeli nie strzeli się dwóch, trzech sytuacji, które ma się i podwyższy się w wyniku, to w każdym momencie można stracić bramkę. Ale mówię, no, z perspektywą i z podniesioną głową myślę, że patrzymy w przód, zobaczymy weryfikację już w niedzielę na GKS. Zawodnicy Górnika Polkowice zmierzyli się w meczu wyjazdowym Ekstraklasy Futsalu z drużyną z Lubawy. Pojedynek zakończył się wygraną gospodarzy 5-2. No szkoda, tak, bo po pierwszej połowie, patrząc na tą pierwszą połowę, byliśmy pełni nadziei, może nie tyle wyniku, tak, co dalszej kontynuacji tego, co tych założeń taktycznych. Schodzimy 3-2, mając przewagę w tej pierwszej połowie, bo my stwarzaliśmy sytuację, przeciwnicy tam oddawali sporadycznie jakieś tam strzały. Założenia taktyczne praktycznie w 100% spełnione. Wychodziliśmy na tą drugą połowę, gdzieś tam, tak jak powiedziałem, pełni nadziei. Tylko że no nie do końca wyszliśmy. No nie wyszliśmy z szatni. To, co powiedzieliśmy sobie w szatni, te założenia wszystkie, nic nie zostało spełnione i stąd taki wynik. Oleksandr Tiltel ponownie będzie zdobywać bramki w PGNiG Superlidze. Ukraiński zawodnik po półrocznym pobycie wrócił do Chrobrego Głogów. No, oczywiście, że ten ostatni miesiąc, trochę więcej już, to jest tragedia dla naszego całego ukraińskiego narodu, że nie możemy uwierzyć w to, że jeden chory człowiek może robić takie rzeczy w 21 stuleciu. Moja rodzina, żona jest już w Polsce, mama i jeszcze zostaje w Zaporożu.
wyjechałem na zgrupowania na kadry do Niemców. Tam był 12 dni i wczoraj przyjechałem do Głogowa. Klub karate tradycyjnego Dojo Lubin zaprasza w swoje szeregi. W tajniki sztuk walki poprzez zabawę wtajemniczane są nawet przedszkolaki. Dojo Lubin szkoli młode pokolenie wojowników w obiekcie przy ulicy Paderewskiego 94. Nabór prowadzimy cały czas do naszych grup. Zapraszamy przedszkolaki. Najmłodsze takie miśki to są już 3,5-latki. Także zapraszamy, to jest najmłodsza taka grupa od właściwie 3,5 roku do 6 lat to są takie nasze krasnale. Później mamy grupę szkolną. No na pewno na początku na tej grupie przedszkolnej to jest taka forma zabawy, właściwie zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate tradycyjnego. No wszystko musi być dostosowane oczywiście do wieku i do tego, ile takie maluszki są w stanie się skoncentrować, a pół godziny to wystarczający czas dla nich. Karate tradycyjne jest sztuką samoobrony, która wyodrębniła się z uprawianego w Japonii budo. Dzieli się na elementy takie jak kata, kubite i kion. Dojo Lubin zaprasza do przygody ze sztukami walki dzieci już w wieku od lat 4. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.